Dzisiaj opowiem Wam o komputerze Maxstorm Ultra. Maxstorm Ultra jest to komputer wyposażony standardowo w procesory 13 generacji. Są to procesory z tych lepszych, to znaczy i7, i9, z tym, że bez możliwości overclockingu pracują na standardowych ustawieniach. Komputer, że tak powiem, można powiedzieć, że domowy ze względu na cenę. Zresztą jak widać, kręcony wideo w domowych warunkach. Natomiast osiągi tego komputera sporo przewyższają osiągi Mac Studio Ultra i to w tej najwyższej wersji. Jak się potem przekonacie po testach dokładnych, tak wychodzi. Komputer wyposażony jest w szczególny rodzaj płyty głównej Asusa. Jest to płyta, która posiada komponenty o podwyższonej wytrzymałości, spełniające standardy wojskowe, także posłuży na pewno o wiele dłużej niż zwykła płyta. Poza tym bardzo dobrze wykorzystuje na procesor i7, jak i i9. Posiada specjalne radiatory, które odprowadzają to nadmiarowe ciepło. Płyta naprawdę jest godna uwagi i sprawdza się szczególnie właśnie w tych topowych procesorach. Dodatkowo możemy tutaj jeszcze dołożyć sobie pamięci. Jest wolny slot PCI Express, wszystkie porty USB 3.2, USB-C. Bardzo dobrej jakości karta audio na wyposażeniu. No i oczywiście karta Wi-Fi, Bluetooth natywna. Tu są jeszcze porty zewnętrzne USB 3.0 wyprowadzone. Płyta przygotowana do rozbudowy. Także komputer taki, powiedzmy, przyszłościowy na pewno. Teraz przejdziemy sobie już do testów tego komputera, gdzie, jak Wam wykażę, jest on o wiele wydajniejszy niż Mac Studio Ultra. Czyli tak, mamy tutaj system operacyjny Ventura 13.2, najnowsza wersja na ten dzień, procesor 13 generacji i7 13700F, procesor 16-rdzeniowy, grafika Radeon RX 6600, 8 GB, no i 16 GB pamięci 3200 MHz. Teraz zobaczymy sobie tutaj w raporcie systemowym, jak to wygląda. To jest karta audio. Widzimy, że działa HDMI audio. Wszystkie wyjścia również są tutaj aktywne. Bluetooth jest oczywiście natywny. Działają wszystkie funkcje macOS-a bez problemu. Teraz karta Ethernet, też jest taka z tych szybszych, 2,5 gigabita na sekundę. Karta graficzna, jak już mówiliśmy, Radeon RX 6600, 8 GB. Dysk systemowy, oczywiście NVMe Express, ADATA 512 giga. I tutaj są banki pamięci, obsadzone są dwa sloty po 8 giga, dwa zostały jeszcze wolne na przyszłe rozszerzenie pamięci. I USB 3.2, USB-C tutaj jest, dodatkowy kontroler ASMedia, który daje nam właśnie dodatkowe porty USB 3.0. Wszystko to działa oczywiście, zarówno porty zewnętrzne, jak i wewnętrzne. I karta Wi-Fi, oczywiście karta natywna, karta, która obsługuje AirDrop, Handoff, działa dokładnie tak jak na Macu. Zresztą jest to karta jakby żywcem wzięta z Maca.
Teraz zrobimy sobie taki standardowy test programem Geekbench 5. Uruchamiamy Geekbench 5. Tu będzie w przyspieszeniu oczywiście, żebyśmy się nie nudzili za bardzo. No i mamy już wyniki w trybie single core, czyli jednorodzeniowym, i w trybie multicore to jest 15787. I teraz możemy sobie tutaj porównać to, co nam daje Geekbench do porównania, czyli Apple M1 Max, MacBook Pro z M1 Max. Jak widzimy, to są wyniki na o wiele wyższe, czego można było się spodziewać tutaj. No, w trybie jednorodzeniowym również są na wiele wyższe. Teraz zrobimy sobie test karty graficznej, również tym samym programem w środowisku Metal. Zapuszczamy ten test. No i to są takie właśnie zwykłe rezultaty, właśnie około 80-76, tutaj 86311. I test Cinebench R23, test, który maksymalnie obciąża procesor. Tu również będzie puszczony jakby w przyspieszonym tempie. W czasie tego testu no, wszystkie rdzenie pracują na 100% cały czas, no, przez kilkanaście minut tego testu. Bardzo dobrze on testuje właśnie, czy procesor nie zwalnia, czy nie przegrzewa się po prostu. I w przeciwieństwie do Geekbencha no, pokazuje nam realną moc tego procesora. Jak potem zobaczycie, ona jest dużo większa od Maca Ultra 20-rdzeniowego. Mamy już tutaj nasz wynik, to jest 27014 punktów w trybie wielorodzeniowym. No to nam pokazuje oczywiście procesor 13 generacji i7-13700F. Tu jest 24 rdzenie, bo liczy również wątki w tym momencie. I zapuścimy sobie jeszcze test na jeden rdzeń. To chwilę to potrwa. No i mamy nasz wynik, to jest 1822 punkty. No to jest podobnie jak na Windowsie, jeżeli te testy byście zrobili na Windowsie, to wyszłyby no bardzo, bardzo podobne rezultaty tutaj. Tak więc procesor pracuje na 100% mocy, zarówno pod Windowsem, jak i pod macOS. I teraz sobie porównamy te rezultaty z komputerami Apple'a, oczywiście w Cinebench R23. Tutaj mamy wszystkie, no mamy komputery Apple'a i nasz komputer z procesorem i7-13700F. Tutaj jest rezultat z trochę bardziej przetaktowanym procesorem, no w każdym razie Mac Studio Ultra, jak widzicie, to jest 23841 punktów. Nasz procesor no, zajmuje o no, wiele wyższą pozycję. To jest
około 28 tysięcy punktów, także jest o wiele szybszy od Mac Studio Ultra. No i w trybie jednorodzeniowym można zobaczyć, że tutaj jest 2025, tu jest 1510, 1700, 1500, także również nasz procesor jest w czołówce, że tak powiem. Teraz jeszcze porównanie kart graficznych. Mieliśmy tutaj RX-a 6600, jak widzimy, no 78 tysięcy. Chip graficzny M1 Ultra jest, no trochę lepsze rezultaty, no ale nie dużo lepsze. No i RX 6600 już jest trochę lepsze od M1 Ultra. I w samej czołówce mamy 6800 XT, 6900 XT. Tutaj są wydajność jest o wiele większa niż M1 Ultra. Te wszystkie karty graficzne możemy oczywiście zamontować w naszym komputerze. Kwestia tylko ceny. Teraz zrobimy sobie tutaj teścik dysku ADATA. To nie jest najszybszy dysk, no ale jednak swoje robi, bo w granicach no, powyżej 3000 odczyt, trochę mniejszy zapis tutaj. Można oczywiście dysk wymienić na szybszy Crucial, gdzie te odczyty są z rzędu tam no, 6000 na przykład. Ale standardowo no, taki dysk jest w tym zestawie. Teraz zrobimy sobie jeszcze test takim starszym programem Cinebench R15. To jest program, który testuje zarówno grafikę, jak i procesor. Jeżeli macie jakiś dostęp do tego programu, no to możecie sobie porównać, jak wychodzi to u Was. No 253 klatki, czyli no bardzo, bardzo dobry wynik. I teraz test procesora. Również tutaj testuję wszystkie rdzenie, podobnie jak Cinebench R23. No ale robi to o wiele krócej. 4300. No jak sobie porównacie z innymi procesorami starszej generacji, to jest bardzo dobry wynik tutaj. Kiedyś takie wyniki osiągały tylko mega drogie stacje robocze. A dzisiaj to mamy w MacStormie Ultra, wcale nie takim drogim. No i jeszcze taki test karty Wi-Fi. Oczywiście zależy to, jaki tam macie internet, tutaj jest światłowód. No zależy to od pory dnia, czy nocy również. Ale generalnie karta ta jest bardzo wydajna, praktycznie dochodzi są tutaj do 500 nawet megabitów na sekundę, jeżeli macie szybki internet po prostu. To jest download i upload jest oczywiście niższy. No karta zbiera te wszystkie sieci, także nawet gdzieś tam z odległych źródeł no są dwie antenki, także bardzo dobrze sobie radzą tutaj. I teraz zobaczymy, jak wygląda to pod względem ekonomicznym, to znaczy chodzi oczywiście o ceny. Cena to jest podstawa oczywiście. I tak, MacStorm Ultra jest to podstawowa konfiguracja w cenie 5690, z tym, że posiada ona grafikę RX 560, także tutaj oczywiście, jeżeli jest potrzebna szybsza grafika, można taką grafikę sobie zamówić również.
No i z drugiej strony Mac Studio Ultra. Będziemy porównywać to właśnie z Mac Studio Ultra i to z wersją taką, no, najszybszą. Także tutaj w tej wersji podstawowej za 5690, no, karta graficzna jest trochę słabsza. Natomiast jeżeli ktoś nie potrzebuje karty graficznej jakiejś wydajnej, to również może taki model zamówić. Wersja podstawowa Maca Ultra to jest 24 000. I teraz powiedzmy, dodamy tutaj parę podzespołów naszego komputera. Tak, żeby było to podobnie jak w Macu Ultra, a więc pamięć, rozbudowa pamięci do 64 GB, tak jak w tej wersji Maca Ultra. Następnie zrobimy sobie tutaj dysk, upgrade dysku systemowego. Może być ta data 1 TB za 190 zł, a może to być ultra szybki dysk Crucial za 320 zł. To jest dysk, który ma 6600 megabitów na sekundę, a więc bardzo szybki. No i jeszcze pozostaje nam karta graficzna. Musimy sobie dołożyć lepszą kartę graficzną, aby być po prostu porównywalnym z Mac, z Maciem Ultra. Tą kartą będzie oczywiście RX 6600, ale możemy też wybrać 6600 XT. Obie wersje 8 GB. Dodajemy do koszyka, zobaczymy, jak nam to wyszło. No, czyli mamy tutaj wszystkie nasze podzespoły. Wychodzi 7950 zł. 7950 zł nasz Mac Storm, natomiast Mac Ultra musimy tutaj jeszcze oczywiście wybrać szybszy procesor, no i szybszą grafikę, no bo to, co jest teraz, to jest 20-rdzeniowy procesor, ale 48-rdzeniowy GPU, czyli wybieramy 64-rdzeniowe GPU, 64 GB pamięci. No teraz mamy dokładnie tak jak wersja już taka topowa, cena 29 399 zł. I podobne, o podobnych możliwościach nasz zestaw 7950, czyli no prawie 4 razy taniej. Także no, nie wiem, kto kupuje Mac Studio Ultra, no ale ja bym nigdy nie kupił coś, co jest, robi to samo, a jest no 4 razy czy tam 3 razy droższe. Do tego nie mogę tego rozbudować, nie mogę nic dodać. Muszę po prostu wybierać takiego Mac Studio, jaki mi tu zaproponują. Nie ma możliwości upgrade'u Maca w tym momencie. Tak więc wydaje mi się, że Mac Studio no niestety nie dorównuje w tym momencie Mac Stormowi, no chociażby. Już nawet nie chodzi o możliwości, ale ceny, no po prostu o wiele taniej możemy mieć komputer, który jest szybszy, jeżeli chodzi o procesor, no podobno, z podobną grafiką. Także myślę, że wybór może być tutaj tylko jeden. No i tyle na dzisiaj w tym odcinku.